I tak się koło zamyka. Panie wójcie, jeżeli można, dość dużo w dniu dzisiejszym powiedział Pan odnośnie, jak to nazwać, znaczy nie gospodarki, ale wpływu finansowych ze względu na te sprawy związane, czy to z celeniem połowy, czy przyszłym celeniem. Wydaje mi się, że tutaj trzeba temu tematowi przyjrzeć się bliżej. Nie można tego puścić, bo póki co, jak widzimy, ta subwencja przyszła o 20 tysięcy do tyłu. Za pole tracimy kolejne w granicach 120 tysięcy. Znaczące pieniądze na tak małą, biedną gminę, jak są gminy. Wydaje mi się, że tutaj ja, nie chodzi mi o to, żeby szukać komuś roboty, tylko filozofia polega cała na tym, że nie możemy podarować sobie absolutnie, żeby te pieniądze nam gdzieś poszły. Propozycja moja jest taka, róbcie Państwo wszystko, żeby wyjść, przepraszam za określenie, te pieniądze z Państwa, ponieważ one są poza naszym jakby wpływem. To nie może być tak, że ktoś nam coś narzuca i nie daje na to pieniędzy. Więc wydaje mi się, że trzeba zrobić wszystko, żeby te pieniądze, szczególnie na obecną chwilę, tak po obostradowe, muszą być odzyskane. Ja nie biorę tego pod uwagę, że te pieniądze ktoś powie, jest to zadanie gminy. No to nie jest akurat zadanie. Ale obawiam się, że za późno. To można było wcześniej bez scalenia, wtedy tak, biorę teraz po scaleniu to. Wydaje mi się, że to nie jest tak do końca za późno. Ja wiem, ale w testycji można było osiągnąć teraz po scaleniu. Trzymać scalenie? Ale scalenie nie. Nie, trudno. I na dzień dobry już, bo ludzie się będą o to pytać. Już teraz dowiedzieć się dokładnie, jeżeli sprawy przejdą scaleniowe, te drugie scaleniowe, ludzie się o to będą pytać. Co dalej, oprócz tej wartości stałej, to znaczy tych dróg, jak Pan mówił, rowy, mostki i tak dalej, to jest piękna sprawa. Ale z drugiej strony, kwestia finansowa. Kwestia finansowa. Ponieważ znajdziemy się w poważnych tarapatach. W poważnych tarapatach, bo tak, tam nie będzie rzędu 120 tysięcy, tylko będą to duże pieniądze. I wówczas staniemy przed faktem dokonanym. Myślę, że to trzeba będzie już wiedzieć, jak to faktycznie wygląda. A tu wokół są gminy Rozielnica, inne gminy, które to już przeszły. Ale tak, ponieważ grozi to poważnymi sprawami. Póki co, no szanowni Państwo, no trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Zresztą on mówił na ten temat, jeżeli można mówić. Mówił. Tu w tej gminie Chłupice faktycznie nie ma na czym czy z czego robić pieniędzy. No nie ma. To nie ma jakichś firm, to nie ma jakichś znaczących zakładów, które płacą podatki, prawda? Jest jakichś małych, drobnych, kilka tam zakładów, co szczególnie podatki są od metrów tych produkcyjnych zbyt mało, a kwestia transportu, tam jakieś prawnicy, czy tutaj Nowkaja, to jest coś w tym sensie, są to nieznaczące pieniądze. Dla nich duże, ale dla gminy aż nie takie ogromne. Więc myślę, że tu podnosić i wyciągać pieniądze od tych ludzi już nie ma co, tylko po prostu nie da się w konia zrobić w postaci tego, że nam ciągle coś narzucają. Zrobiono autostradę, piękna sprawa. Zadanie strategiczne państwa, dobrze. No, nikt nie ma nic przeciwko temu, że mieliśmy mało do gadania w tej materii. Niemniej do tyłu wyszliśmy finansowo. Scalenie połowostradowe, wychodzimy do tyłu. Kolejne czeka nas ta pora. Kolejne łączenie góry. No nie możemy myśleć o tym, że ciągle będziemy dochodzić do tyłu, bo u nas nie ma z czego brać pieniędzy na finanse. Po prostu nie ma z czego. A podnosić podatek ludziom po to, żeby się nazywało, że podnosimy, czy to za domy, czy gruntowy, czy jeszcze inne, tak, wydaje mi się, że to jest nie tak. Więc szukajmy pieniędzy u tych panów, którzy podejmują decyzję, narzucają nam, co my mamy mieć. Wszystko się zgadza, tylko jak dobrze Państwo wiecie, z tymi panami jest dyskusja krótka. Odpowiedź będzie dwuzdaniowa i podziękowana. I tu jest cały powód, że obawiam się, że co bym nie napisał, jakbym ładnie nie opisał i nie swoich, że tak powiem, argumentów nie uzasadnił, odpowiedź będzie krótka, powołując się na dziękujemy za uwagę. I tyle. Niech się będzie z nami tam. Nowe powierzchnie, nie po 5 arów, tylko jeden wielki areal, to rolnicy są zwolnieni, mają ulgę w podatku przez okres 3 lat 150-75% i tutaj no, z punktu widzenia mieszkańców, rolników nie ma prawa nikt narzekać. Natomiast gmina, w skali makro to wygląda tak.
fakt, że ta subwencja gdzieś kiedyś będzie wyrównywała te dochody utracone przez gminę w wyniku subwencji, ale powiem to tak, że na podstawie naszych sprawozdań finansowych gmina zamiast osiągnąć dochody z podatku rolnego w wysokości 800 tysięcy złotych rocznie uzyska 650.